Roblox w skrócie. Roblox, czyli gra zrobiona pod skamowanie rodziców. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale wiele ludzi zostało oszukanych na to, że ich dziecko miało podpiętą kartę do telefonu i spamiło w klawisz kubobuksy, przez co rodzice nagle znajdowali się na minusie. Poza tym gra nie jest jakaś super zaawansowana graficznie, ale nie mi to oceniać. Raczej nie podoba mi się system kupowania. Powinno być jakiekolwiek powiadomienia, aby po prostu dziecko nie miało dostępu do kupna tych bobuksów. Wyobraźcie sobie Maciusia lat 10. Bierze telefon mamy na godzinę. Po godzinie wbija mama i pyta się, czemu zeszło jej 50 tysięcy złotych z konta, a ten Maciuś odpowiada, że na bobuksy wydał. Witamy w 2021 roku. Haker z Roblox, czyli nowy popularny haker z Robloxa. Ogólnie to na kanale Senixa, czyli osoby, która tworzy shorty, mogliśmy zauważyć filmy, w których mówi o hakerze Red Podłoga Ice, a jest to czarna postać z czerwonymi oczami. Co najgorsze, to wpisując ten kanał na YouTubie, to go nie znajdziemy, ale jeżeli zagłębimy się bardziej w internet, to uda nam się go odnaleźć po czasie. Jego kanał posiada jedynie 2000 subów oraz 9 filmów, w których możemy znaleźć jego cele, osób, które ma zhakować. Niektórzy youtuberzy od Robloxa postanowili nagrać o nim filmy, a ten temat bardzo zaciekawił widzów, a więc filmy mają duży rozgłos i sam temat hakera jeszcze nie jest wiadomy, czego chce oraz kto to. Prawie jak haker z Wojanowic. Wirusowy Roblox, czyli chodzi o wirusa, który niby generuje darmowe robuxy. Ogólnie naiwni ludzie, a w tym głównie młodsza część odbiorców Robloxa, pobierając takie coś, ma nadzieję, że wygeneruje im to robuxy. Jednak jest to oczywisty skam, który wam pobiera wirusa na komputer. Hub tego wygląda bardzo zabawnie, bo od razu nam się może to kojarzyć ze skamem, bo macie podać nie hasło oraz wybrać, ile chcecie wygenerować robuxów i potem klikacie wygeneruj. Jest to najbardziej popularny i w tym niebezpieczny wirus, czyli Trojan, a plik od niego zazwyczaj się nazywa Robux Generator V2.0 Update 2018. Jeżeli byście pobrali takie coś, to od razu wam zalecam przeskanować komputer antywirusem i nigdy się nie nabierać, że coś możecie dostać za darmo. Daj mi darmowe robuxy! Nowy Roblox, czyli nowe zmiany w Robloxie. Ogólnie ma on zostać bardziej realistyczny oraz postacie w nim mają się bardzo, ale to bardzo zmienić. W sumie totalnie nie będzie on wyglądać tak jak aktualnie, co mnie mega dziwi, bo zmieni się wersję dla starszych, a nie takich totalnie dzieciaków, jak teraz to trochę wygląda, bo bądźmy szczerzy, że osoby grające w Robloxa to głównie bardzo młode osoby. Poza tym mają zostać dodane nowe modele struktur w grze i cały interfejs Robloxa zmieni się diametralnie i będzie według mnie o wiele lepiej wyglądał. Zmian jest o wiele, wiele więcej i jeszcze dokładnie nie została podana data zmiany Robloxa i jestem ciekaw, kiedy się to wydarzy, jaki wydźwięk zrobi to. Normalnie Roblox 2.0! Roblox plus 18, czyli chodzi o możliwość zobaczenia rozlewu krwi albo picia alkoholu właśnie w tej grze. Ogólnie to Roblox przyciąga głównie osoby młodsze, jednak chce iść o krok do przodu i dotrzeć do starszej widowni. Będzie to tylko dostępne w momencie, kiedy prześlecie swoje zdjęcie dowodu oraz selfie, o które zostaniecie poproszeni, aby na pewno upewnić się, że macie skończone 18 lat. Na szczęście nie zostaną tam dodane rzeczy niecenzuralne od 18 roku ze względu na regulamin. Głównie to chodzi o zarobki, aby je zwiększyć, bo w 2021 roku deweloperzy weszli na giełdę i chcą zwiększyć na niej zarobki, dlatego o wiele częściej w Robloxie macie reklamy. No poczekam jeszcze 8 lat na to. Palion w Roblox, czyli bardzo głośna akcja, gdzie Palion zagra swój koncert, ale w Robloxie. Ogólnie będzie to pierwszy koncert w Polsce w Robloxie. Z jednej strony możemy być dumni, a z drugiej możemy spojrzeć na to, że najbardziej hejtowana piosenka w Polsce, czyli Zielone, będzie puszczana właśnie w tej grze. Wszystko jest we współpracy z Bankiem Polskim ING i pewnie dzięki niemu ma dojść do tego wydarzenia. Sam ruch według mnie jest bardzo mądry i na pewno odniesie wielki sukces, ponieważ widownia Paliona jest młodsza. Tak samo jak głównie osoby grające w Robloxa. Jestem ciekaw, ile w takim przypadku mógł zarobić Palion, bo myślę, że to już mogą być pieniądze w okolicach 300 tysięcy złotych. Ile? Ja tyle przez 10 lat zarabia. Same w Roblox, czyli coś, co pojawiło się po mszach w Roblox. Ogólnie chodzi o to w tym, że osoby odgrywające msze zdecydowały się na przykład odgrywać Same, ale oczywiście w Robloxie. Zazwyczaj są to osoby starsze, na przykład w wieku 17 lat. I zabawne jest to, że teraz ludzie umieją odgrywać Same albo nawet pogrzeb danego członka rodziny. Według mnie to już weszło na zbyt mocną skalę i zastanawia mnie jedno. Czyli to, że youtuberzy od Robloxa nie wykorzystują tego trendu popularności tej gry, nagrywając na przykład mszę, Same albo pogrzeb w Robloxie. Widziałem, że nawet Ksajo zdecydował się pójść na live'ie na mszę i naprawdę bardzo mocno mu to oddało, dzięki tak wielkiemu rozgłosowi, jaki jest teraz na grę Roblox. Ja to już nawet w więzieniu odgrywam. Śluby w Roblox, czyli nowy trend na YouTubie polegający na organizowaniu ślubów. Bądź mszy w Roblox. Ogólnie jest masa shotów na TikToku oraz na YouTubie, gdzie osoby w przedziale 10-18 lat robią streamy, gdzie organizują mszę, a czasem nawet uda się znaleźć ślub dwojga ludzi. Sama akcja jest dosyć zabawna, bo te dzieci śpiewają, jakby naprawdę się wczuły w rolę bycia księdzem, co jest dosyć fajne. Widziałem, że nawet
streamer z Twitcha Zony. Śmiał się z tego i chciał mieć zorganizowany ślub ze swoją dziewczyną, Jolką w Roblox. Słyszałem, że nawet za to trzeba zapłacić, prawdopodobnie Robuxy, więc w sumie mega spoko pomysł na jakiś mały biznesik. To u nas msza to za 300 zł! Horrory w Roblox, czyli dosyć popularna rzecz w Robloxie. Nie tak dawno temu wielu moich znajomych okazało się, że gra w Roblox. Jednak nie jakieś tajkuny, lecz właśnie w horrory robloxowe. Dosyć niedawno dowiedziałem się o tym, że w ogóle takie coś istnieje, bo nie rozumiałem, jak gra dla dzieci może mieć straszne postacie, jumpscary i tym podobne. Posiadamy tam nawet Backroomsy, które przechodził Zony na swoim live'ie kilka miesięcy temu. Był on totalnie przestraszony i było to dosyć dla mnie zabawne, ponieważ chłop w wieku 28 lat bał się gry dla dzieci. Dobra, może się nie śmiać. Koniec Robloxa, czyli rzecz, z której wiele osób się ucieszy. Ogólnie według Google Trendsów Roblox ma lekki spadek w dół, ale jednak liczba graczy się o wiele zmniejszyła, ponieważ nie wychodzi żaden nowy tryb. Jedynym popularnym w ostatnim czasie był tak zwany Pet Simulator X, ale twórca przestał go aktualizować, przez co nie było co w nim robić. Również wielu robloxowych youtuberów poprzestawało nagrywać albo zmniejszyło swoją regularność. Nawet Wojan przestał nagrywać tak często Robloxa na swoim kanale i wrzuca go rzadziej, a w zamian go daje oglądanie czegoś. Roblox nadal żyć. Roblox Kid jest to dziecko, które kocha Robloxa i zrobi dla niego wszystko. Głównie takie osoby hejtują ludzi, którzy powiedzą cokolwiek negatywnego na Robloxa. Przykładowo mi sam Roblox nigdy nie siadał i jakoś nie lubiłem w niego grać. Gdybym grał, to pewnie bym założył kolejny kanał, ale z Robloxem. No ale na razie nie planuję. Może gdzieś w 2023 roku będzie coś takiego. Takie dzieci umieją kupować masę Robuxów i wydawać swoją kasę, bo chcą jakieś dodatki w grze. Najlepsze i najgorsze jest to, że naprawdę łatwo jest wydać pieniądze w Robloxie i znikają one mega szybko. Nie śmieszę! Gdzie są moje pieniądze? Ups! Wojan Plus, czyli jeden z trzech kanałów Wojana. Ogólnie wrzucam tam głównie Robloxa oraz czasem jakieś inne filmy z na przykład Minecrafta. Robi on na nim proste materiały w realizacji, ale za to pojawiają się one codziennie. Skupia się on na nim głównie na różnych trendach, jak na przykład aktualnie Smurfka, ale również znajdziemy tam jakieś zwykłe filmy z różnych mapek. Oczywiście, jak możemy się domyślić przez samego nawet Robloxa, to jest on kierowany do młodszych widowni, a nie do osób starych. Filmy są dosyć spoko i jak kiedyś nie lubiłem Wojana, to od momentu, kiedy go lekko poznałem w realu, zmieniłem podejście do jego persony i może nie oglądam jego filmu, ale za to nie przeszkadza mi on na YouTubie. Wojan to tylko dla dzieci. Fairout.pl, czyli drugi kanał Fairouta. Ogólnie Fairout go prowadził ponad półtora roku temu i od tego czasu nie wrzucił żadnego filmu na niego. Na początku, jak on go zaczynał, robił popularne Minecraft, ale jednak później zaczął robić popularne gry na telefon i czasem jakiegoś Robloxa oraz różne reakcje, jak coś ogląda. Prowadził on podwójne daily, jak na przykład Wojan, co musi być ciężkie i w tym samym czasie proste, bo najtrudniejsze w jego filmach mógł być sam pomysł na film, a nie jego realizacja, bo nagrywał je bardzo szybko. Ja sam nigdy nie śledziłem Fairouta i dopiero się dowiedziałem o nim, jak napisał do mnie na Instagramie, a tak to w sumie nawet nie wiedziałem, że taki twórca istnieje. Co jest dziwne, bo przecież robił bardzo duże wyświetlenia. Mam nadzieję, że wróci też na drugi kanał. Fairout, ziomek, który nawet nie wiedziałem, że istnieje. Dowiedziałem się może 3-4 miesiące temu. W sumie nawet jest spoko, może bardziej dla młodszych. Ale to dlaczego robi takie wyświetlenia, to już coś totalnie innego dla mojej głowy. Bo robi prawie 40 milionów w miesiąc. Do porównania, ja robię 3,5. Grałem sobie w Roblox, czyli w takie ludziki kwadratowe, co sobie biegają i skaczą, jakby były w trzecim wymiarze. Jak kiedyś będę robił Robloxowy kanał, to pierwsze co zrobię, to chcę z nim nagrać materiał. A, upadłem! Kurde, nie mogę wstać, bo jestem kwadratową postacią w Roblox. Luczek Roblox, czyli drugi kanał Luczka. Ogólnie Luczek posiada swój główny kanał, który opiera na Minecrafcie, jednak również posiada swój drugi kanał, na którym nagrywa sobie Robloxa. Znajdziemy tam filmy oczywiście codziennie i filmy skupiają się głównie na różnej fabule, która oczywiście jest skierowana do młodszych. Prowadzi on oba kanały, wrzucając na nie filmy prawie codziennie, więc na pewno jest to super dla jego widzów, jednak nie posiada jakiegoś większego montażu w swoich filmach, ale myślę, że osobom młodszym to nie przeszkadza. Ja sam nie oglądam oczywiście Luczka, jednak lekko go poznałem prywatnie i wydaje się być mega spoko i pozytywną postacią. A co do jego kontentu, to nie mam problemu, jednak nie jest skierowany do mnie. Ja wolę Pimpka!